Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że mogę tutaj akurat z Wami dzisiaj być i powiedzieć Wam trochę o tym, czym się zajmuję na co dzień i odnieść to do tego, czym trochę też Wy się zajmujecie, bo tutaj w dzisiejszym naszym seminarium będziemy troszeczkę łączyć te tematy, które będą powiedzmy nasze ziemskie, ale też z odniesieniem tego, co mamy w przestrzeni kosmicznej. Ja na co dzień zajmuję się gospodarką odpadami, stąd też temat seminarium dotyczący właśnie odpadów kosmicznych. Pracuję na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. Moim takim głównym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, jest właściwie odzyskiwanie metali czy pozyskiwanie różnego rodzaju surowców właśnie z odpadów, tak? Czyli z takiego źródła, powiedzmy, nie do końca naturalnego, ale takiego zasobu, który często jest przez nas niedoceniany. No i tutaj też w pewnym momencie zaczęliśmy współpracować między innymi właśnie z Ewą Borowską, która jest tutaj też dzisiaj z nami obecna i jest członkinią waszego towarzystwa. Natomiast zaczęłyśmy właśnie współpracować odnośnie możliwości pozyskiwania różnego rodzaju surowców, między innymi właśnie metodami biologicznymi, więc gdzieś tam w końcu dotarliśmy do tego połączenia właśnie metod biologicznych i odpadów naszych ziemskich, ale też te odpady kosmiczne stały się dla nas tematem, który również gdzieś tam w swoich badaniach i też w swoich w ogóle rozważaniach naukowych cały czas kontynuujemy i cały czas staramy się coś nowego do tego tematu wprowadzić. Więc to tak tytułem wstępu właśnie, czym ja się zajmuję i skąd się tutaj wzięłam. Natomiast zapraszam Was właśnie do może krótkiego rozważania, tak, bo to moje seminarium nie ma być takim typowym wykładem, ale właśnie chciałabym zwrócić uwagę na ten problem odpadów kosmicznych widziany właściwie z naszej pozycji ziemskiej, ale też co możemy dla tej naszej przestrzeni kosmicznej zrobić i co powinniśmy zacząć już przynajmniej teraz robić i jak w ogóle podejść do tej sytuacji odnośnie właśnie odpadów kosmicznych. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, być może tak, często mówi się o odpadach kosmicznych jako śmieci kosmiczne i tutaj ciekawym jest takim jakby zagadnieniem to, że właśnie często mówimy odnośnie naszych odpadów kosmicznych jako śmieci. I teraz gdybyśmy mieli sobie o tym pomyśleć właśnie na zasadzie takiego naszego języka potocznego, to moglibyśmy się ze sobą zgodzić, tak, że to nie jest jakiś duży problem, jeżeli chodzi o to nazewnictwo. No ale naukowcy raczej o śmieciach mówić nie będą, a przynajmniej nie o tych naszych takich typowo odpadach życia codziennego. Dlaczego tak? Dlaczego tak się dzieje i dlaczego my w ten sposób do tego wszystkiego podchodzimy? Mamy tak naprawdę trzy definicje, właściwie definicję taką typowo encyklopedyczną, tak, czyli taką definicję, która nam powiedzmy w jakiś sposób tłumaczy, powiedzmy bardziej taki przystępny sposób, z czym mamy do czynienia. Mamy definicję, która obowiązuje nas naukowców, ale też cały przemysł, czyli definicja prawna, no i definicja taka typowo właśnie z języka przede wszystkim potocznego, tak? No bo to nam też o tym mówi dokładnie słownik języka polskiego. No i gdybyśmy się mieli temu jakby w rozważaniu tutaj przyjrzeć, to widzimy pewne połączenia, ale widzimy też pewne problemy. Jaki mamy tutaj właściwie ten czynnik wspólny? Za każdym razem mówimy, że są to jakieś produkty pochodzące z działalności człowieka. Z drugiej strony mamy problematyczne w tych definicjach jest to, że nie do końca nam to definiuje tak, jakbyśmy chcieli to rozumieć. W przypadku takiej typowej definicji encyklopedycznej mówimy sobie tutaj o odpadach jako jakichś właśnie produktach ubocznych, które są szkodliwe, gdzieś tam w międzyczasie naszej działalności nam powstały. Definicja prawna znowu kolejny problem nam przedstawia taki, że właściwie mówimy tutaj o przedmiotach, których się pozbywamy, zamierzamy się pozbyć albo musimy się ich pozbyć ze względu na obowiązek. Przykładem takiego obowiązku był chociażby azbest, który w pewnym momencie był do usunięcia przez wszystkich, bo ze względu właśnie na właściwości szkodliwe, które posiada. Natomiast co już tutaj widzi naukowiec? Naukowiec przede wszystkim widzi to, że w tej definicji prawnej wcale nie mówimy o czymś takim, co jakby nie ma już żadnej wartości, bo mówimy o tym, że się pozbywamy lub zamierzamy się pozbyć, ale nie zawsze będzie to związane z tym,
że tak na dobrą sprawę no, mamy do czynienia z czymś, co nie jesteśmy w stanie już z tym właściwie niczego zrobić, tak? Więc już tutaj widzimy ten pierwszy problem. No, wracając do definicji śmieci, czyli tej definicji potocznej, też widzimy wytłumaczenie, że są to rzeczy bez wartości, tak? Czyli to, czego byśmy się mieli pozbyć, musiałoby być rzeczą bez wartości. No i jak na to patrzy świat naukowy? Naukowcy widzą możliwości wiele różnego rodzaju, przede wszystkim przez to, że typowy taki przykład naszego ziemskiego życia codziennego, powiedzmy, mamy swój komputer, w pewnym momencie chcemy się go pozbyć ze względów różnych i najczęściej są to takie powody, które niekoniecznie wskazują nam na to, że powinniśmy się pozbywać. Raczej tutaj mamy do czynienia z tym, że tak naprawdę pozbywamy się chociażby dlatego, że nie wiem, chcemy mieć coś lepszego, bardziej wydajnego, czasami ładniejszego, więc tutaj jakby te powody mogą być różne, ale niekoniecznie wskazujące na to, że tak naprawdę to urządzenie się już do niczego nie nadaje. W środku tego urządzenia, już nie przedłużając jakby tego tytułu wstępu, dlaczego mówimy o odpadach, znajdziemy różnego rodzaju surowce i materiały. Przykładem są właśnie baterie, którymi my się zajmujemy w swoich pracach na co dzień, i w środku różnego rodzaju surowce, które możemy odzyskiwać, łącznie z surowcami w postaci metali, które nie dość, że mają swoją wartość środowiskową, bo zasoby w pewnym momencie mogą nam się zacząć wyczerpywać, to jeszcze mają dodaną wartość ekonomiczną, czyli po prostu są opłacalne do odzyskiwania, bo po prostu mogą stanowić produkt handlowy, w którym my też możemy mieć swój udział ekonomiczny. W związku z tym no, zdecydowanie właśnie naukowcy te odpady widzą w zupełnie inny sposób, niż definiują nam takie typowe definicje, stąd też raczej skłaniam się ku temu, żeby używać definicji odpadów w formie właśnie czegoś, co jeszcze tą wartość ma, no i też odnieść to właśnie do sytuacji kosmicznej, gdzie mamy no, właściwie w większości zamiast śmieci bardziej chyba odpady i może tak właśnie powinniśmy do tego podchodzić. Skąd całe to nasze podejście i skąd w ogóle rozważania na temat tego, czy coś z tych odpadów jeszcze jesteśmy w stanie odzyskiwać? Przede wszystkim z tego, że mamy cele zrównoważonego rozwoju. Wszystkich nas to dotyczy. Od wielu, wielu lat już tutaj w tym zakresie prowadzi się różnego rodzaju prace i badawcze, i takie typowo też wdrożeniowe. No oczywiście, jeżeli chodzi o odpady, to ten cel 12, czyli odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, to jest właśnie ten nadrzędny cel, który mówi nam o zrównoważonym wykorzystaniu surowców i odzyskiwaniu ich właśnie z odpadów, no ale gdybyśmy chcieli się tak na dobrą sprawę przyjrzeć tym wszystkim kafelkom, to zdecydowanie wpisalibyśmy się też w inne cele, chociażby w innowacyjność przemysłu czy działania w dziedzinie klimatu. Wszystko, co związane właśnie z transformacją klimatyczną, też opiera się o odpowiednią gospodarkę odpadami. Oczywiście wychodzimy tutaj też z gospodarki o obiegu zamkniętym, tak? Bo musimy pamiętać, że właściwie modele gospodarcze nam się od dawien dawna zaczynają już zmieniać i dążymy do tego, żeby jak najbardziej te obiegi pozostały nam zamknięte. To też będzie dotyczyło tego, co się dzieje w przestrzeni kosmicznej, chociaż może jeszcze nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę, ale ten obieg zamknięty dotyczy właściwie każdego sektora naszego życia i przeszliśmy tak na dobrą sprawę w przeciągu ostatnich kilkunastu tak naprawdę lat od modelu liniowego poprzez ten model taki skupiający się na recyklingu, czyli to jest ten czas, kiedy my wszyscy uczyliśmy się segregować odpady na przykład, do modelu właśnie tego z obiegiem zamkniętym. Na dobrą sprawę ten obieg, który tutaj teraz widzimy, to jest taki troszeczkę model utopijny z tego względu, że tutaj w tym miejscu brakuje nam pewnej części. O czym sobie dokładnie mówimy? No chodzi nam tutaj o to, że tak na dobrą sprawę wszystkie te nasze obiegi zamknięte koniec końców i tak opierają się na tym, że musi być coś wejściowego i coś wyjściowego. Oczywiście tutaj celem jakby nadrzędnym jest to, żeby minimalizować zużycie naturalnych surowców i zminimalizować ilość odpadów takich resztkowych, które będą składowane. Natomiast no, musimy zdawać sobie sprawę, że poszczególne etapy obiegu zamkniętego takie problemy mogą nam jeszcze przez jakiś czas przysparzać. No i właściwie nie wiem, czy nie możemy się pokusić o stwierdzenie, że te odpady no, właściwie w każdym momencie mogą nam się pojawiać, takie oczywiście, których zagospodarować do końca tak idealnie nie będziemy mogli, no bo też warto sobie tutaj przytoczyć, że mamy hierarchię postępowania z odpadami i właśnie ostatnim elementem, czyli tym takim najgorszym sposobem, to jest składowanie, czyli tak naprawdę już brak jakiegokolwiek wykorzystania tego, co z odpadami może się dziać, natomiast tym najbardziej pożądanym
działaniem nie jest recykling, nie jest segregacja, ale jest zapobieganie w ogóle powstawaniu ilości odpadów odpowiednich, więc tutaj jakby ta redukcja jest dla nas takim celem, który powinniśmy osiągać. Często skupiamy się niestety tylko i wyłącznie na recyklingu, no ale to też wszystko zależy od tego, w jakim temacie działamy i o jakim temacie mówimy, tak? Bo wiadomo, że to, co już mamy wyprodukowane, musimy w jakiś sposób zagospodarować i tutaj ten recykling jest najważniejszy. Natomiast u podstaw leży właśnie to, żeby redukować ilość odpadów, która nam powstaje i tutaj mówimy właściwie o wszystkich odpadach, naszych odpadach życia codziennego, ale też o odpadach przemysłowych, a myślę, że też i odpady kosmiczne w te zagadnienia będą się wpisywały. Dlaczego to jest takie ważne? Ważne jest dla nas to przede wszystkim z tego względu, że tak jak już sobie wcześniej powiedzieliśmy, mamy problemy, jeżeli chodzi o zasoby surowców, mamy problemy o to z tym, skąd je pozyskiwać, ale też jak bardzo duże mamy zapotrzebowanie na to właśnie, jakie surowce są przez nas wykorzystywane. Tutaj akurat mamy grafikę, która pokazuje nam właśnie, jak mniej więcej wygląda zapotrzebowanie teraz i jak to zapotrzebowanie będzie wyglądało w najbliższym czasie, tak? Więc tutaj mamy ten scenariusz, który mówi nam o tym, powiedzmy, takim najmniejszym zapotrzebowaniu przewidywanym i o najwyższym. I teraz zwróćmy uwagę na to, że właściwie cały ten dół tego zapotrzebowania to są surowce, które wchodzą przede wszystkim w skład baterii litowo-jonowych. I teraz moglibyśmy sobie powiedzieć, że no co właściwie to ma wszystko do tematu odpadów kosmicznych, no moglibyśmy stwierdzić, że właściwie trochę tak nie wychodzimy na razie poza naszą tą strefę ziemską, ale mam nadzieję, że za chwilę zauważycie sami, że te baterie litowo-jonowe również w tej naszej przestrzeni kosmicznej funkcjonują i tutaj też, jeżeli mówimy właśnie o surowcach krytycznych, które używamy tutaj na co dzień na naszym, powiedzmy, w naszym ziemskim życiu, to też wykorzystujemy właśnie w technologiach kosmicznych, więc nie jest to problem tylko tutaj naszego życia codziennego, ale też właśnie większych technologii, z którymi też na co dzień obcujemy, więc widzimy, że to zapotrzebowanie będzie bardzo duże. No i oczywiście zapotrzebowanie duże będzie korelowało z tym, że tak na dobrą sprawę no ten problem surowców i problem wyczerpywania się surowców będzie coraz większym problemem dla naszej światowej, ziemskiej gospodarki. No i przypuszczamy, że jeżeli jakby nic z tej sytuacji się nie zmieni, czyli będziemy cały czas zużywać nadmiernie naturalne ilości naszych zasobów, no to mogą się one po prostu całkowicie wyczerpać. Stąd ten duży nacisk na to, żeby można było odzyskiwać te surowce właśnie z odpadów, których my na co dzień generujemy naprawdę ogromne ilości. Stąd też pojawiły się różnego rodzaju rozważania, co my możemy zrobić odnośnie właśnie tej zrównoważonej gospodarki surowcami. I tutaj jakby pierwszym działaniem było pojawienie się listy surowców krytycznych, którą publikuje co 3 lata Unia Europejska. Ostatnia nasza lista, która się ukazała, to 2023 rok, tak naprawdę całkiem niedawno, kilka miesięcy temu ta nowa lista zaktualizowana się pojawiła. I co na tej liście jest i co to są w ogóle te surowce krytyczne? Surowce krytyczne są to takie surowce, które są nam potrzebne w naszych codziennych technologiach, a z którymi możemy mieć pewne problemy, tak? Więc tutaj tymi problemami dla nas przede wszystkim są właśnie istotność surowca, czyli to, jakie duże ma znaczenie gospodarcze w kontekście naszej gospodarki, oczywiście, którą teraz mamy, ale też tej modernizacji, która prawdopodobnie będzie nas czekać, bo postęp technologiczny cały czas jest obserwowany, ale z drugiej strony mamy dość duże ryzyko dostaw, czyli skąd my w ogóle te surowce będziemy brali. W przypadku Unii Europejskiej dochodzi jeszcze jeden czynnik, czyli naszych możliwości, skąd właśnie my pozyskujemy surowce i niestety bardzo często wskazuje się, że większość surowców krytycznych, które tutaj są podkreślane, no nie ma tej dywersyfikacji dostaw, tak? Czyli są pobierane właściwie z jednego miejsca, są udostępniane przez jednych producentów czy kilku producentów, którzy tak na dobrą sprawę no mają monopol na rynku. No i to też warunkuje nam pewne komplikacje, bo jeżeli coś na rynku gospodarki surowcami mogłoby się zadziać, no to wtedy ekonomicznie też możemy mieć pewne problemy właśnie z zapewnieniem sobie odpowiednich zapotrzebowań na dostawy. No a przed chwilą widzieliśmy, że te zapotrzebowania są duże. No i tutaj musimy pewne działania również w tym temacie podjąć.
Na slajdzie oczywiście widać tą obecną listę surowców krytycznych, jest ich dosyć sporo i tutaj też bardzo duża ilość, jeżeli chodzi o surowce metaliczne, które są najbardziej ekonomicznie teraz podkreślane, na nie jest największe zapotrzebowanie, stąd też duże zainteresowanie właśnie skąd można je odzyskiwać, czy w ogóle skąd można je pozyskiwać. Natomiast działania, które zaczynamy podejmować, to przede wszystkim działania prawne, tak, czyli możliwości właśnie zapewnienia sobie tych zrównoważonych dostaw surowców krytycznych, ale też możliwości właśnie pozyskiwania z odpadów, tak? Czyli tutaj też spodziewamy się, że w najbliższym czasie mogą pojawić nam się różnego rodzaju zakresy, ile poszczególnych surowców ma pochodzić właśnie z odzysku, tak? Czyli ile powinniśmy odzyskiwać z różnego rodzaju odpadów. I w skład chociażby właśnie baterii litowo-jonowych już teraz mówi się o tym, że powinny wchodzić w pewnych ilościach procentowych właśnie surowce, które są wtórne, tak? Nie tylko surowce z zasobów naturalnych, ale też te surowce, które będziemy odzyskiwać. I tutaj właśnie jakby unijne prawo i nasze unijne rozważania widzą największą nadzieję, tak? Czyli potencjał dla nas, jeżeli chodzi o to ryzyko dostaw, czyli zapewnienie sobie możliwości różnego rodzaju surowców, to właśnie odpady i odzyskiwanie z odpadów, stąd też jakby działania są do podjęcia już teraz, które musimy już teraz prowadzić i ten kontekst bardzo często właśnie w rozważaniach się przejawia, no bo tutaj jak widzimy na mapie główni dostawcy właśnie surowców krytycznych, którzy są przedstawieni, moglibyśmy z jednej strony powiedzieć, że faktycznie w różnych częściach świata możemy tych dostawców znaleźć, no ale przykład właśnie Chin pokazuje nam tutaj, jak duże możliwości ma właśnie ten jeden kraj i jakie właściwie możliwości nam oferuje, tak? I to są stety, niestety, właśnie w większości surowce krytyczne, surowce metaliczne, metale ziem rzadkich, lit, który jest potrzebny właśnie w bateriach litowo-jonowych, więc tutaj no, głównie właśnie mówiąc o dywersyfikacji dostaw, chodzi o to, żeby uniezależnić się w miarę możliwości od jednego głównego dostawcy, czyli od rynku chińskiego. Unia Europejska określa nam też kluczowe technologie i sektory, w których trzeba się skupiać właśnie na odzyskiwaniu surowców i pozyskiwaniu ich w sposób zrównoważony, czyli w głównej mierze właśnie zastępowaniu naturalnych zasobów tymi, które mogą pochodzić z zasobów wtórnych. I co do tych głównych naszych technologii, do tych naszych technologii i sektorów należy. Tutaj jakby nie chciałabym się specjalnie wgłębiać, bo moglibyśmy o tym dosyć długo rozmawiać, bo tych sektorów, tych technologii jest całkiem sporo, natomiast zwrócę Waszą uwagę na to, że mamy taki sektor, który mówi o lotnictwie i obronności i tutaj zwróćcie też proszę uwagę, że mamy wyszczególnionych kilka różnego rodzaju właśnie możliwości, gdzie upatrujemy się właśnie najwyższego zużycia surowców krytycznych i na samym końcu widzicie powiązanie właśnie tego, co się dzieje tutaj u nas w tym rozważaniu powiedzmy europejskim ze strony prawnej, ale nie tylko, bo tutaj też mówimy oczywiście o kwestiach środowiskowych, powiązaniu z przestrzenią kosmiczną, bo od 2023 roku w tej rozszerzonej liście surowców krytycznych i tych kluczowych technologii i sektorów Unii Europejskiej mamy również wpisane rakiety kosmiczne i satelity i tutaj już powinniśmy zauważyć, że w takim razie, jeżeli mówimy o tym, że na Ziemi mamy dosyć duży problem, jeżeli chodzi o dostawy surowców i o pozyskiwanie zrównoważone surowców naturalnych, no to tutaj jakby nie tylko dotknie nas to właśnie w postaci chociażby jakiejś tam elektromobilności czy transformacji energetycznej, ale też będzie to obejmować sektor kosmiczny i stąd tutaj to nawiązanie właśnie do tego, jak te nasze technologie kosmiczne oddziałują na nas na Ziemi, ale my też będziemy wpływać na ten sektor kosmiczny właśnie chociażby od tej strony surowcowej wymagań odnośnie naszych zasobów ziemskich, które tak jak już wcześniej wspomniałam, no po prostu będą się w pewnym momencie kurczyły. To, co pewnie widzicie teraz na slajdzie, dla Was w większości nie jest niczym nowym. Ja trochę inaczej do tego podchodzę, ponieważ, tak jak wspominałam, raczej zajmuję się odpadami naszego życia codziennego, nie technologiami kosmicznymi, ale chciałabym, żebyście poznali trochę mój tok myślenia, jak widzę to, co się dzieje w technologii kosmicznej. I to, co tutaj chciałam Wam przekazać tym slajdem, to zwrócenie uwagi na to, jak
ogromną mamy skalę tego, co jest w technologiach kosmicznych produkowane, co wysyłamy tak naprawdę w tą przestrzeń kosmiczną i jak to wszystko rozwija się na przestrzeni lat. Ja to widzę w ten sposób, że tutaj teraz na slajdzie mamy statki kosmiczne różnego rodzaju, tak? Jakby pewnie większość z Was mogłaby mi zdecydowanie więcej na ten temat powiedzieć, niż ja Wam bym tutaj teraz miała przytaczać. Natomiast to, co ja widzę, to to, jak dużo różnego rodzaju surowców tutaj się w tym pojawia, od tego najmniejszego statku do największego, który tutaj wzbudza największe moje zainteresowanie, jeżeli chodzi właśnie o ilość surowców, które zostały zużyte na wyprodukowanie właśnie takiej technologii, która udaje się w przestrzeń kosmiczną. I tutaj jest taki, powiedzmy, może trywialny rysunek, który mielibyśmy sobie omówić. Ja nie chcę jakby wchodzić w konstrukcję i w to, co tutaj się dzieje, ale chcę Wam zwrócić uwagę na to, że każda z tych liczb, które się tutaj pojawiają, to jest kolejna składowa budowy całej tej, powiedzmy, rakiety, ale powinniśmy tutaj już właśnie zacząć myśleć o tym, że każde z tych elementów jest z czegoś zbudowane. Tak jak wszystko wokół nas, co się znajduje, jest z jakiegoś surowca oczywiście zbudowane, no ale mówimy sobie tutaj o tej technologii kosmicznej, a często o tym się zapomina, bo mamy troszeczkę inne cele w ogóle tym, co chcemy osiągnąć tymi technologiami kosmicznymi, a myślę, że na ten temat takich surowców no nieczęsto się mówi, więc to, co ja widzę tutaj teraz, w tym momencie, to jest właśnie ilość poszczególnych elementów składowych i każde z nich musi być z czegoś zbudowane. Patrząc na to, jak mamy duży przekrój tych elementów, możemy sobie śmiało stwierdzić, że prawdopodobnie surowców tutaj będzie mnóstwo różnego rodzaju. I faktycznie przyglądając się chociażby satelitom, tak, czyli zmieniając, powiedzmy, zmieniając trochę technologię, o której mówimy, rozkładając na czynniki pierwsze poprzez Sputnik, czyli jakieś tam wcześniejsze satelity bardzo już powiedzmy zamierzchłych czasów, poprzez te najnowsze możliwości satelit, widzimy już właśnie, że te elementy składowe są różnego rodzaju, czyli różne surowce będą nam tutaj wchodziły w skład. No i jak Wam mówiłam przed chwilą odnośnie właśnie chociażby baterii litowo-jonowych, które każdy z nas ma przynajmniej wokół siebie, jestem pewna, że dwie przynajmniej macie, bo macie i na pewno telefon gdzieś tam przy sobie i siedzimy przed komputerami, więc tutaj też bateria oczywiście wchodzi w skład. No to tutaj proszę zwróćcie uwagę na to, że w przypadku właśnie satelity tutaj tej bardziej rozbudowanej, nowszej, tak, tej na dolnym rysunku, też bateria litowo-jonowa będzie wchodziła w skład. No już nie wspominam oczywiście o jakichś elementach elektronicznych, które też są takimi odpadami, z których my tutaj musimy przede wszystkim te nasze surowce odzyskiwać, jeżeli chodzi o nasze surowce oczywiście tutaj ziemskie. Więc w ten sposób dla mnie właśnie widoczne jest to, co się dzieje z technologiami kosmicznymi. Tutaj przykład, no myślę, takich technologii, które cały czas obserwujemy i też niektórzy z nas na pewno z zapartym tchem obserwują, co się dzieje właśnie w kontekście tego, jak wygląda sieć chociażby Starlinków. No, jedni pewnie bardziej naukowo czy jakoś branżowo na to patrzą właśnie pod względem technologii kosmicznych, inni obserwują przeloty na niebie i tak dalej, więc to jakby mamy dosyć szeroki wachlarz tych zainteresowań, jeżeli chodzi o te technologie, no ale znowu, mój punkt widzenia jest taki, że na dobrą sprawę widzimy ogromną sieć różnego rodzaju produktów, które w tą przestrzeń kosmiczną są wysyłane, złożone z różnego rodzaju części, które my tutaj na Ziemi na pewno chcielibyśmy poddawać odzyskowi, chociażby tutaj widzicie ten panel, który jest rozwijany i który zdecydowanie tutaj na naszych warunkach ziemskich byłby naszym zainteresowaniem naukowym, jak moglibyśmy go przetworzyć i co moglibyśmy odzyskać. No i właściwie w ten sposób na to patrzy taka typowa osoba, która zajmuje się ochroną środowiska, czy inżynierią środowiska i właśnie gospodarką odpadami. No jedynie tutaj, co możemy się upatrywać takiego, Boże, bardziej pozytywnego niż tak, jak sobie teraz to przedstawiamy, no to jakby możliwości tego, że ten pierwszy element, tak, może być potencjalnie no, zawracany do nas z powrotem i w jakiś sposób odzyskiwany, takie jest zresztą założenie, więc tutaj widać już, że możliwości właśnie odzysku i skupiania się na tych surowcach, no może nie do końca bym powiedziała, że tylko i wyłącznie na surowcach, ale też po prostu na oszczędnościach, czyli możliwości ponownego wykorzystania tego, co już udało nam się zbudować, no są widoczne, tak, czyli to, co się dzieje w naszym
obiegu zamkniętym tutaj odnośnie środowiska czy transformacji klimatycznej, energetycznej, on też jest powoli już widziane właśnie w technologiach kosmicznych. No ale tak to wygląda, gdybyśmy się chcieli przyjrzeć surowcowo, tak? Czyli co w tych naszych rakietach i satelitach kosmicznych na ten moment możemy znaleźć? No i pierwsze, co rzuca się w oczy, to dosyć duży przekrój tego, jakie surowce w skład takich właśnie produktów wchodzą. Znowu wracamy do punktu widzenia mojego, czyli osoby zajmującej się środowiskiem i odzyskiem. No tutaj przekrój, powiem szczerze, jest dosyć duży, tak? Patrząc na inne rodzaje odpadów czy produktów właśnie, które są no, wielomateriałowe, tak? Składają się z wielu różnego rodzaju surowców, no to tutaj powiem szczerze, że mamy całkiem duży przekrój tego, co możemy znaleźć. No i przede wszystkim no, widzimy też te nasze surowce krytyczne, tak? I znowu wracamy tutaj do tego pojęcia, gdzie my no, na Ziemi mamy pewne problemy, tak? Mówimy o tym, że problematyczne jest dla nas pozyskiwanie tych surowców, że surowce mogą nam się wyczerpywać, że mamy ryzyko pewnych dostaw. No a tutaj pojawia nam się zagadnienie właśnie tego, że i te wszystkie rakiety i satelity gdzieś tam w pewnych ilościach z tych surowców krytycznych nam korzystają. No i pojawia się pytanie w takim razie, czy tak powinno być, co my możemy w takim razie zrobić i jak powinniśmy patrzeć na to, co w przestrzeni kosmicznej się dzieje i co moglibyśmy zrobić z odpadami, gdybyśmy tylko mieli po prostu do nich odpowiedni dostęp. Tutaj mamy informacje właśnie takie typowo statystyczne, ile mamy tych, powiedzmy, startów poszczególnych satelit, tak, czyli ile w ogóle wylatuje, powiedzmy, w przestrzeń kosmiczną i ile tych satelit, jak typowo ilościowo jest, jeżeli chodzi o przekrój poszczególnych lat. No i tutaj powinniśmy już zwrócić uwagę, że duży rozwój na przestrzeni właściwie kilku ostatnich lat, który się tutaj zadział, też jakby patrzymy pod kątem właśnie ilościowym, tak, czyli zwracamy uwagę na to, jak duże ilości tutaj nam się pojawiają. I znowu moglibyśmy powiedzieć, że my jako no, nasze bytowanie, powiedzmy, ziemskie tutaj też przysparza wielu kłopotów, bo też jesteśmy, jakby mamy bardzo duży problem z ilością odpadów, które generujemy, tak? Wytwarzanych odpadów z roku na rok jest coraz więcej, mimo tego, że powinniśmy zauważyć już pewien spadek, bo ta nasza świadomość ekologiczna też wzrasta. No, mówimy o transformacji klimatycznej, mówimy o zmianach klimatycznych, wszyscy gdzieś cały czas w tym środowisku funkcjonujemy, niemniej jednak no niestety widzimy, że ilość odpadów cały czas przyrasta i oczywiście mówimy tutaj o odpadach przemysłowych, ale też o naszych odpadach komunalnych, no bo my rocznie jako statystyczny Polak mniej więcej około 350 kg właśnie takich odpadów komunalnych, czyli naszego życia codziennego wytwarzamy. Możemy powiedzieć, że to jest dużo, możemy z jednej strony powiedzieć, że to jest mało, zależy wszystko od tego, do czego porównamy, no ale wyobraźmy sobie, że każdy z nas teraz właśnie te 350 kg miałby dostać, no i wyobraźmy sobie, jak duża byłaby to ilość, tak? A mówimy tutaj tylko i wyłącznie o statystyce, czyli mówimy o takim cudzysłowie przeciętnym statystycznym mieszkańcu Polski, natomiast jak się zgłębimy w te ilości, już w zależności od tego na przykład gdzie mieszkamy, no to chociażby w samym Wrocławiu około 500 kg na mieszkańca przypada, tak, więc to tutaj widzimy, że ten problem odpadowy jest bardzo duży, no i widać też właśnie, jeżeli inicjujemy też pewne możliwości, chociażby właśnie jeżeli chodzi o starty rakiet i satelit, czy wysyłania czegokolwiek w przestrzeń kosmiczną, no też na tą gospodarkę odpadami, no już teraz oczywiście w kontekście przestrzeni kosmicznej też po prostu wpływamy. No niestety jest takie dosyć niechlubne powiedzenie, że tam wszędzie, gdzie się człowiek pojawi, zawsze jakieś problemy muszą powstawać. No i niestety mamy to do siebie, że lubimy te odpady generować. Mimo wszystko każda działalność człowieka wiąże się z tą generacją odpadów i niestety nie oszczędza to też przestrzeni kosmicznej, bo jak widzimy chociażby ze zdjęć, ale myślę, że też już niejednokrotnie słyszeliście o problemie właśnie odpadów w przestrzeni kosmicznej, które się pojawiają, coraz większego problemu tak naprawdę. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu ten problem nie był tak widoczny, natomiast teraz jest on zdecydowanie bardziej zauważalny przez to, że właśnie ta nasza działalność technologiczna i działalność naukowa też między innymi wpływa na to, co w tej przestrzeni kosmicznej naszej się dzieje.
No właśnie, gdybyśmy chcieli sobie zdefiniować, czym te odpady kosmiczne w ogóle są, to taka typowa definicja mówi nam o tym, że to są właśnie te odpady, które wytwarza człowiek i które pozostają właśnie nam w tej przestrzeni kosmicznej, a już więcej, jakiś większy, taki powiedzmy bardziej specjalnych zadań spełniać te przedmioty w żaden sposób nie będą. No i tym sposobem właśnie ta nasza działalność doprowadziła do tego, że tych obiektów dosyć sporo w przestrzeni kosmicznej mamy i na orbitach okołoziemskich również jest to obserwowane, niestety coraz częściej właśnie jest obserwowane dosyć duże no zaśmiecenie, tak? No mamy tutaj bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o nagromadzenie ilości tych odpadów. Oczywiście najczęściej mówimy w tym kontekście, że mogą nam powodować różnego rodzaju zagrożenia, tak? Czyli ta nasza działalność w przestrzeni kosmicznej, którą chcemy rozwijać, no może być zagrożona przez to, że po prostu już w tej przestrzeni miejsca zbyt dużo mieć nie będziemy i tutaj narażamy się właśnie na różnego rodzaju kolizje czy eksplozje, tak? Konieczne są tutaj różnego rodzaju działania, o których sobie za chwilę również powiemy, no ale też już w tym momencie, po tej części wstępnej, powiedzmy, odnośnie właśnie surowców, którą przedstawiałam, też powinniśmy zacząć właśnie zwracać uwagę na to, że nie tylko mamy zagrożenia w postaci jakichś kolizji, czy właśnie możliwości wysyłania satelit, ale też problem właśnie surowcowy, tak? Czyli im więcej my tego wszystkiego wysyłamy w przestrzeń kosmiczną, tym tak naprawdę no, nadużywamy naszych surowców, a jak się za chwileczkę okaże, nie wszystko do nas powraca, właściwie większość do nas nie powraca. Więc tutaj no niestety ten problem jest zdecydowanie widoczny. Naukowcy przede wszystkim zaczynają się interesować tym tematem, co moglibyśmy tutaj w tym kontekście zrobić. Znaczna część obiektów, która się pojawia, to niestety najbardziej problematyczna część, czyli niewielkie rozmiary różnego rodzaju odłamków, które mogą stwarzać bardzo duże zagrożenia, jak już sobie powiedzieliśmy, dla chociażby nowych misji czy satelit, które są wysyłane właściwie cały czas do tej przestrzeni. Tutaj też widać właśnie statystykę udostępnianą przez Europejską Agencję Kosmiczną, skąd biorą się poszczególne odpady w przestrzeni, jak rośnie właśnie ilość tych odpadów. No i tutaj właśnie widzimy, że przestrzeń naszych ostatnich kilkunastu lat, czyli tego największego rozwoju technologii kosmicznych, no z jednej strony przysparza nam różnego rodzaju zalet, tak, mamy dostępność do różnego rodzaju chociażby zdjęć satelitarnych, które możemy wykorzystywać, tutaj oczywiście inżynieria środowiska również z tego korzysta, więc nie możemy powiedzieć, że to jest tylko kwestia jakby zaniedbania tej przestrzeni kosmicznej od strony właśnie tego środowiska kosmicznego poprzez te odpady, które gdzieś tam się mogą pojawiać, ale też oczywiście korzystamy z tych danych, które cały czas są dla nas dostarczane. Zresztą w większości też te dane no, mają wydźwięk naukowy i naukowcy właściwie z całego świata, w tym my, również te dane satelitarne różnego rodzaju analizujemy, bo potrafią nam one przynieść informacji właśnie chociażby jak na to nasze środowisko się zmienia, potrafią nam pokazać pewne przewidywania też odnośnie tego, co się w środowisku będzie działo, tak? Monitoruje się, nie wiem, sytuację susz, pożarów, więc jak najbardziej te informacje są dla nas przydatne i ten postęp technologiczny, ten postęp naukowy zdecydowanie jest dla nas również bardzo ważny i rozwój też wpływa na to, co my jesteśmy w stanie zrobić, chociażby dla nas samych tutaj na Ziemi, no ale jest też zawsze druga strona medalu i właśnie te wady w postaci odpadów kosmicznych i właściwie zanieczyszczenia tego środowiska przestrzeni kosmicznej również niestety się pojawiają. Znany właściwie pewnie wszystkim zainteresowanym tematem syndrom Kesslera, czyli nagromadzenie właśnie odpadów na niskiej orbicie okołoziemskiej, które mogą się ze sobą zderzać, co będzie generowało w ten sposób nowe obiekty, nowe szczątki, które będą ponownie się ze sobą zderzać i generować coraz większą ilość odłamków i proces, który może prowadzić właśnie do takiego zagęszczenia tych kosmicznych odpadów, będzie prowadził nas do tego, że te wszystkie nowe satelity, które chcielibyśmy wysłać w przestrzeń kosmiczną, będą narażone na to wysokie ryzyko kolizji i po prostu jakby na tej orbicie okołoziemskiej też moglibyśmy się spodziewać, że po prostu nie będzie więcej miejsca na to, co moglibyśmy jeszcze tutaj dzięki nowym satelitom uzyskać. Oczywiście znowu mamy dwie strony, jak zawsze w swoich jakichś takich rozważaniach, czy w ogóle w przygotowywaniu jakichkolwiek tematów, staram się patrzeć na dwie strony, czyli na tą stronę złą i stronę dobrą, tego, o czym się mówi, tak? Bo oczywiście możemy tutaj
mówić o tym, że tak, że to wysokie ryzyko jest jak najbardziej prawdopodobne. No, prognozy mogłyby się oczywiście spełnić, natomiast my też już mając tę wiedzę, że coś takiego się dzieje i że faktycznie obserwujemy ten przyrost odpadów kosmicznych na orbitach, też jesteśmy w stanie pewne już działania zacząć podejmować, no ale ten pesymistyczny scenariusz mówi nam o tym, że gdyby te prognozy właśnie mogły się sprawdzić, o których sobie tutaj mówimy, czyli właśnie te nowe generacje, powiedzmy odłamków, które będą się ze sobą zderzać i generować kolejne, no to może się okazać, że tych kolizji kosmicznych będzie bardzo, bardzo dużo. No i jakby takim najbardziej już negatywnym aspekcie moglibyśmy tutaj mówić sobie o tym, że eksplorowanie naszej orbity wokół Ziemi no, mogłoby się okazać powoli niemożliwe, więc to też zagrożenia są dosyć istotne, tak? Tak jak sobie wspomnieliśmy, zagrożenia przede wszystkim dla aktywnie działających satelitów, czyli wszystko to, co wykorzystujemy na ten moment tutaj w naszych technologiach ziemskich. Zawsze takim przykładem właśnie wykorzystania danych satelitarnych, to które najbardziej na nas jakby oddziałuje, to jest to, że nie będzie na przykład Google Map. Jeżeli nie będzie tych map, to wszyscy zawsze mówią o tym, ale jak to nie będzie mapy, bo już odzwyczailiśmy się od tego, że możemy używać, nie wiem, czegoś w postaci jakichś, nie wiem, wydrukowanych map, czy korzystania z innych tego typu możliwości, natomiast wiemy, że to się szybko deaktualizuje, a Google mapy pozwalają nam być w miarę na bieżąco i dotrzeć zawsze w miarę łatwo do celu, no to właśnie stworzenie zagrożenia w postaci odpadów kosmicznych, tej większej ilości odpadów, które się pojawiają, no to jest właśnie zagrożenie dla tych naszych działających satelitów i ewentualnie tych, które będą wysyłane w przestrzeń kosmiczną. Możemy się w pewien sposób, powiedzmy, ratować, tak, bo mamy możliwości, już technologia pozwala nam na tyle, żeby na tyle się zabezpieczyć, że właśnie możemy dodać chociażby cienką warstwę metalu na pewno zewnętrznej powłoce. Możemy się chronić przed odpadami, które już są no, dosyć małych wielkości, bo poniżej 1 centymetra. No tutaj duży problem jest oczywiście dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie każde zbliżenie się do jakichkolwiek obiektów wymusza tak na dobrą sprawę różnego rodzaju manewry, jeżeli chodzi o orbitowanie i tutaj też te zagrożenia są bardzo duże, bo no chociażby tutaj na slajdzie widać w tym prawym górnym rogu różnego rodzaju uszkodzenia, które się mogą pojawić przy spotkaniu tak naprawdę z bardzo małymi odłamkami, więc też tutaj ten problem oczywiście zagrożenia w ten sposób istnieje. Oczywiście mamy już pewnego rodzaju możliwości detekcji w ogóle odpadów kosmicznych, które zresztą się prowadzi. Też podejmujemy pewne działania, które mają nam zabezpieczyć tą naszą przestrzeń kosmiczną, chociażby to, że mamy prowadzić tak nasze działania, żeby przykładowo człony rakiet różnego rodzaju były opróżniane z paliwa i żeby w miarę możliwości były kierowane do spalenia w atmosferze, tak, żeby nie zostawały na tych orbitach. Śledzimy pewnego rodzaju obiekty, tak. Przede wszystkim śledzenie obiektów, tych, które są poniżej 10 centymetrów, jest trudne, natomiast już udaje się śledzić nawet te obiekty, które mają poniżej 1 centymetra, co nie oznacza, że jest to oczywiście łatwe, bo technologia pozwala nam na to śledzenie, natomiast ta detekcja jest bardzo utrudniona, przede wszystkim też przez ilość, tak, bo ta ilość cały czas nam się po prostu zmienia przez to, że mamy różnego rodzaju kolizje i kolejne odłamki nam powstają i czasami no, bardzo ciężko jest śledzić, bardzo ciężko jest też zresztą powiedzieć dokładnie, ile tych odpadów w ogóle w tej przestrzeni kosmicznej mogłoby się nam znajdować. Tak na dobrą sprawę są to tylko i wyłącznie szacowania. Mniej więcej katalog, który teraz utrzymuje chociażby NASA, mówi o tym, że gdzieś około 19 tysięcy różnego rodzaju obiektów w tym monitorowaniu się takim szczególnym znajduje. Przede wszystkim tutaj oczywiście wskazuje się też na obserwację tego, co się w tej przestrzeni dzieje, czy na przykład nie mamy jakichś satelit chociażby szpiegowskich, tak, bo takie nagromadzenie różnego rodzaju obiektów przestrzeni kosmicznej też do takich różnego rodzaju sytuacji może zacząć nam prowadzić, no ale też bierzmy pod uwagę, że odpady te kosmiczne, które tam się pojawiają i te, które w jakiejś części udaje się chociażby przywrócić tutaj do naszej obserwacji ziemskiej, czy te w ogóle, które powracają do nas w jakichś chociażby szczątkach, są dla nas też źródłem wiedzy, bo też po tych odpadach jesteśmy w stanie wyciągnąć różnego rodzaju wnioski, chociażby właśnie jak wygląda bytowanie, powiedzmy w cudzysłowie,
tych odpadów przestrzeni kosmicznej, w jakim stanie one wracają i co się z nimi przez ten czas działo, więc też to są dla nas obiekty naukowe, które możemy w jakiś sposób oczywiście analizować. Gdybyśmy mieli się zagłębić w statystykę, czyli to, co na ten moment przynajmniej wiemy, czyli statystycznie, co jesteśmy w stanie właściwie określić, czyli nie możemy tutaj podać jakichś dokładnych informacji, bo prawdopodobnie już teraz też ta statystyka wyglądałaby zupełnie inaczej, bo dane chociażby z grudnia 2022, z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że są to całkiem nowe dane, z drugiej strony sytuacja jest dynamiczna i tutaj odniesienie się do takiego przedziału czasowego może już wpłynąć na tą sytuację zdecydowanie i tutaj mogłyby te statystyki już zdecydowanie też inaczej wyglądać. Szacuje się, Europejska Agencja Kosmiczna szacuje, że między tak mniej więcej 750 milionów różnego rodzaju odpadów większych niż centymetr na tych naszych orbitach ziemskich może się znajdować. Przede wszystkim głównym problemem jest to, że mamy bardzo dużo odpadów, obiektów, które są właśnie mniejsze niż centymetr, większe niż 1 mm, tak? Czyli widzimy tutaj, że nagromadzenie tych najmniejszych obiektów jest bardzo, bardzo duże, a poruszają się one po orbicie naprawdę z wysokimi prędkościami i takie najmniejsze obiekty też mogą stanowić bardzo duże zagrożenie właśnie dla statków załogowych, a już na pewno dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, dla astronautów, którzy po prostu wykonują pracę cały czas na orbicie, nie mówiąc już oczywiście o satelitach, które też w tej przestrzeni się znajdują, więc tutaj duży problem oczywiście w tym kontekście się nam pojawia. Znowu przypomnę tylko też kontekst surowcowy, tak? Czyli wszystko to, co tam się w tej naszej przestrzeni kosmicznej znajduje, to są nasze surowce ziemskie, czyli te surowce, które wykorzystaliśmy z naszych zasobów i wysłaliśmy w tą przestrzeń kosmiczną, które prawdopodobnie do nas w żaden sposób już nie wrócą, a nawet gdyby były kierowane w sposób kontrolowany do atmosfery, to po prostu ulegną spaleniu, więc no, patrząc na nasze możliwości surowcowe tutaj ziemskie, pojawia nam się pytanie w takim razie, co my możemy zrobić, żeby tą ilość surowców krytycznych, która jest tam wysyłana, zmniejszyć, może w jakiś sposób zastąpić, no bo na dobrą sprawę wysyłamy do pewnego działania przez pewien czas, no i później niestety, ale tych surowców tutaj zawrócić do naszego obiegu z powrotem, no właściwie nie mamy na ten moment większych szans. To, co też jest ciekawe, to też gospodarka odpadami w przestrzeni kosmicznej, ale z punktu widzenia właśnie bytowania chociażby astronautów, tak, bo dane szacunkowe NASA mówią nam o tym, że czwórka astronautów, która przebywa w przestrzeni kosmicznej, potrafi wytworzyć gdzieś około 2,5 tysiąca kilogramów odpadów w ciągu roku, no to gdybyśmy mieli sobie przeliczyć mniej więcej, ile wychodzi to na jednostkę, no to powiedzmy, że jest to tam więcej trochę niż te 600 kilogramów, no tutaj moglibyśmy się porównywać z naszym bytowaniem chociażby w Polsce, bo mówiłam już, że mniej więcej 350 kilogramów na statystycznego Polaka przypada, no tutaj mamy 600 kilogramów właśnie wytwarzania odpadów w ciągu roku, jeżeli chodzi o astronautów, natomiast no musimy brać pod uwagę, że zdecydowanie mówimy o innych warunkach życia, tak, bo tutaj nasze ziemskie standardy są zupełnie inne i możemy tutaj bardziej regulować to, co będziemy zużywać, czy właśnie redukować ilość odpadów, natomiast jeszcze w życiu astronautów w przestrzeni kosmicznej niestety nie możemy mówić o pewnych ustępstwach, no bo po prostu tutaj też mamy zupełnie inne kategorie w ogóle życia i przebywania w takiej przestrzeni, nieporównywalne właściwie do tego, jak my żyjemy tutaj w naszym życiu codziennym na Ziemi. Szacuje się, że jedną z najcięższych porcji odpadów, która została z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wyrzucona, to akumulatory niklowo-wodorkowe. Dla mnie ta informacja jest szczególnie ważna, bo akurat bateriami się zajmuję tutaj w swojej pracy na co dzień, odzyskiwaniem tych surowców i każda dla mnie statystyka mówiąca o bateriach, które zostały gdzieś wyrzucone, jest trudna do przyjęcia, bo tutaj mówi się, że ponad 2 tony, praktycznie 3 tony odpadów właśnie akumulatorów zużytych niklowo-wodorkowych zostały wyrzucone i zostały one zastąpione pakietem baterii litowo-jonowych, czyli jakby zużyliśmy jeden rodzaj akumulatorów na rzecz zastąpienia ich pakietem baterii litowo-jonowych, które tutaj u nas w warunkach ziemskich są tematem bardzo, bardzo krytycznym, tak, pod względem właśnie surowców odzyskiwania i w ogóle elektromobilności, która nas w najbliższym czasie czeka, więc
jedyna dobra informacja jest taka, że pakiet, jeżeli chodzi o akumulatory niklowo-wodorkowe, był zdecydowanie większy niż pakiet baterii litowo-jonowych, no bo baterie litowo-jonowe są bardziej zaawansowane technologicznie i po prostu jest ich potrzeba mniej, tak? Natomiast no niestety te akumulatory oczywiście tutaj dla nas są poza zasięgiem jakiegokolwiek odzysku, a 3 tony, no to jest całkiem sporo w warunkach ziemskich, gdybyśmy mówili o jakimkolwiek recyklingu. Kolejny element do wymiany to panele, które są używane, tak, czyli panele słoneczne. Znowu mija okres przydatności i tutaj już mówi się cały czas o wymianie tego elementu na nowy. Znowu prawdopodobnie możemy spodziewać się tej samej sytuacji. No i panele słoneczne, fotowoltaika też jest palona tematem u nas na Ziemi i znowu mamy ten sam przypadek, tak, że tutaj mówimy o ilości odpadów i moglibyśmy oczywiście powiedzieć, że co to w takim razie zmienia w naszym tutaj ziemskim życiu, jak my mamy tutaj potężne ilości odpadów tego typu, a tutaj raz na jakieś 15 lat coś zostanie wyrzucone, no ale niestety takie postępowanie nie prowadzi nas do tego, co chcemy uzyskać, tak, bo w obiegu zamkniętym surowców tak naprawdę każde najmniejsze działanie jest na wagę złota i tutaj nie możemy sobie wybiórczo mówić o tym, które grupy na przykład odpadów chcielibyśmy poddawać recyklingowi, czy nad którymi surowcami powinniśmy się szczególnie skupiać, bo przypadek chociażby baterii litowo-jonowych. Jeszcze kilkanaście lat temu nikt nie myślał o tym, że lit będzie jakimś surowcem krytycznym i że będziemy mówić o jakimś wyczerpaniu zasobów i tych możliwości, które będziemy gdzieś tam obserwować i że w ogóle będziemy mówić o jakimkolwiek surowcu krytycznym właśnie w postaci litu. Okazało się, że ta technologia tak weszła w nasze życie codzienne, że faktycznie problem narasta i problem jest widoczny. Tak? I dokładnie ta sama sytuacja czeka zapewne inne surowce. W pewnym momencie może się okazać, że zupełnie inne surowce będą właśnie tymi najbardziej krytycznymi. Możemy teraz mówić, że jakichś surowców mamy w dużej ilości. Często pojawia się chociażby w kontekście tej technologii kosmicznych aspekt taki, że no mamy na przykład duże zużycie aluminium, ale aluminium jest dużo, no to jaki to jest problem właściwie w skali naszych tutaj ziemskich możliwości. No i moglibyśmy powiedzieć znowu, że no tak, no nie jest to zbyt taki duży problem, no bo jeżeli mamy te zasoby, to o czym my tutaj będziemy mówić. Z drugiej strony no właśnie ten lit pokazuje nam, że to wszystko może się bardzo łatwo zmienić, no a dochodzi też aspekt ekonomiczny, tak, czyli możliwość po prostu ponownego wykorzystania tego, co udaje nam się wyprodukować, no bo wiemy, że ten aspekt ekonomiczny też jest bardzo, bardzo ważny, bo produkcja technologii kosmicznych też przecież do najtańszych nie należy. Co staramy się robić? Oprócz detekcji, o której już wspominałam i oprócz w ogóle analiz tego, co się dzieje w przestrzeni kosmicznej, jeżeli chodzi o odpady, chcemy też coś robić bardziej takiego, powiedzmy, namacalnego, tak, żebyśmy widzieli efekty tych naszych działań. No i oczywiście tutaj różnego rodzaju działania już podejmowane były. Przykładem jest chociażby właśnie testowanie rakiet antysatelitarnych, które niestety no, nie zakończyły się zbyt dużym powodzeniem, bo tutaj rezultat tych testów doprowadził do tego, że tak naprawdę tych odpadów stało się jeszcze więcej, bo po prostu rozbicie poszczególnych elementów doprowadziło do wzrostu ilości odpadów kosmicznych, więc ta droga nie była prawidłowa tutaj w tym kontekście i ta technologia już zawiodła na samym początku. No kolizje, które się dzieją też w przestrzeni kosmicznej samoczynnie, tak po prostu przy takim nagromadzeniu różnego rodzaju obiektów, mamy też zderzenia, do których dochodzi i tutaj jednym z przykładów właśnie mamy przykład, który jest wskazany na slajdzie, no też zderzenie właśnie rosyjskiego statku kosmicznego z amerykańskim statkiem kosmicznym, z aktywnym statkiem doprowadził do tego, że mamy znowu widoczną ilość odpadów, no i mnóstwo przede wszystkim tych niewielkich odłamków. To te odłamki wprowadzają największe problemy, bo detekcja właśnie tych najmniejszych elementów jest najtrudniejsza i najciężej jest to zlokalizować, tak? No, jakby zastanawiamy się, co możemy w takim razie dalej robić. Są nowe pomysły, no jednym z nowych pomysłów jest pomysł Europejskiej Agencji Kosmicznej, tak? Czyli pomysł Clear Space, który zapowiada nam budowę takiego satelity, który będzie mógł dotrzeć do pewnych wyznaczonych odpadów kosmicznych, no i na zasadzie właśnie takiego mechanicznego przechwycenia odpadu będzie mógł obniżyć orbitę i wejść w atmosferę, gdzie po prostu wszystko to spali nam się
spali nam się i to będzie koniec tego, co będziemy mogli z tym wszystkim zrobić, tak? Czyli niestety tutaj tym największym mankamentem tego pomysłu jest to, że nie ma tutaj celu sprowadzenia na ziemię, tak? Czyli jakby patrząc na tą wizję surowcową, no mamy tutaj ten element, który nam pokazuje, że no nie do końca jest to dobre postępowanie. Z jednej strony znowu możemy mówić o zaletach, tak, bo jest to sposób na wysprzątanie, powiedzmy, przestrzeni kosmicznej. I przede wszystkim no to spalenie w atmosferze pozwoli nam pozbyć się tej ogromnej ilości odpadów, która się tutaj zawiera. No ale z drugiej strony, wpisując się w to, co się dzieje w ogóle, jeżeli chodzi o różnego rodzaju odzyski właśnie, czy obiegi zamknięte, no niestety podkreślone jest to, że nie ma tutaj tego celu sprowadzenia na ziemię. Jest to trudne, tak? Wszyscy o tym wiemy, że jest to bardzo trudne zadanie i być może za jakiś czas czeka nas to, że faktycznie coś w tym temacie się zmieni i będziemy w stanie takie technologie zaprojektować, które pozwolą nam na ziemię sprowadzać większe ilości obiektów, które już po prostu jakby nie spełniają swojej roli w przestrzeni kosmicznej, natomiast na razie opieramy się na tym, żeby w ogóle można było mówić o jakimkolwiek oczyszczeniu właśnie tej przestrzeni kosmicznej z obiektów, które się tutaj znajdują, no ale też zwróćmy uwagę na czynnik ekonomiczny, tak, szacowany koszt pierwszej misji to jest przynajmniej te 120 milionów euro, tak plus minus, tak, czyli szacowany koszt, natomiast co uzyskujemy w efekcie, tak na dobrą sprawę chcemy tutaj tylko i wyłącznie w tym momencie powiedzmy pozbyć się jednego większego obiektu, być może docelowo kilku innych obiektów, tak, które gdzieś tam w tej przestrzeni kosmicznej się znajdują. Nakład ekonomiczny jest ogromny, a na dobrą sprawę oprócz tego efektu powiedzmy jakiegoś takiego minimalnego oczyszczenia przestrzeni kosmicznej, no nie uzyskamy tak na dobrą sprawę tego, co jest tą wartością nadrzędną, tak, czyli właśnie tych naszych surowców, które my tam wysyłamy, a po prostu nie dostajemy ich z powrotem, a problem nasz ziemski właśnie jest taki, że my musimy jak najwięcej odzyskiwać, żebyśmy mogli sobie te bezpieczne dostawy surowców zapewnić, więc no, praktycznie podsumowując już to, o czym sobie cały czas tutaj mówimy, to tak na dobrą sprawę przed nami bardzo wiele wyzwań i to wiele wyzwań technologicznych i dla technologii ziemskiej i dla naszego środowiska, do środowiska ziemskiego i środowiska przestrzeni kosmicznej. Dużo zadań przed nami, jak możemy działać, ale nie wpływać właśnie na to środowisko w taki negatywny sposób. Jak te technologie miałyby się rozwinąć, czy w ogóle widzimy takie szanse? Być może teraz takich szans, no, chociażby właśnie na sprowadzanie obiektów nie widzimy, ale może kiedyś w utopijnym jakimś naszym myśleniu, może kiedyś uda nam się jakieś kroki w tę stronę przedsięwziąć, no bo tak na dobrą sprawę wiele rzeczy, które obecnie mamy, które są naszymi technologiami życia codziennego, kiedyś wydawały się niemożliwe. Teraz są z nami na co dzień, użytkujemy telefony komórkowe, chociażby tak, to, że jesteśmy dzisiaj na seminarium i możemy seminarium razem mieć właśnie w formie online, właściwie każdy z innego miejsca. Też jeszcze kilkanaście lat temu, myślę, nie było właściwie do pomyślenia, więc być może jeszcze coś w temacie właśnie technologii kosmicznych i tego zrównoważonego rozwoju względem naszych zasobów ziemskich, ale też możliwości tego, jaką daje nam przestrzeń kosmiczna, będziemy w stanie osiągnąć. Tym chciałabym zakończyć swoje rozważania. Zachęcam oczywiście do dyskusji. Zapewne większość z Was jest też większymi specjalistami w zakresie technologii kosmicznych, więc ja też chętnie, jeżeli macie możliwość podzielenia się jakimiś swoimi refleksjami, to ja też bardzo chętnie wysłucham. Natomiast ja nie ukrywam, przedstawiłam Wam swoją wizję tego, jak właśnie widzę gospodarkę odpadami tutaj na Ziemi i jakie widzę możliwości, ale też niestety negatywny wpływ, jeżeli chodzi o przestrzeń kosmiczną i o te odpady, które są tam generowane. Więc dziękuję i zapraszam do dyskusji.